Tobie to od razu to pasuje, nie? Dobra, rozluźniamy się, rozluźniamy też te koniki. Ja proponuję praca dowolna w tym wstępie, okej? Okay? Każdy niech patrzy przed siebie, żeby nie było, że któryś się wieściów zderzy z drugą. Asia, weszłaś w ten zakręt fajnie, ale czemu ta stopa przeszła ci do przodu od razu? Jak tylko spojrzałem na ciebie, to od razu już tą stopę cofnęłaś. Kontroluj te swoje ciało, żeby nie było tak, że jak ja się odwrócę, to ty znowu tak, a jak popatrzę, to jest już poprawione, tak, ta postawa. Więc tutaj jakby trochę głębiej się wstać tą stopę w zderzczenie, Asia. W związku z tym, że Lemoniada dzisiaj chodziła już pode mną, nazywamy Boże, Kenia dzisiaj też latała na hali, tak, chodziła, więc ten czas rozpojrzenia będzie jakby krótszy. Na tym rozluźnieniu mamy się skupić, żeby latała troszkę dłużej w tym wstępie, tak? Okej? Okay? Dorota, patrz przed siebie, obserwuj, nie patrz na konia, bo to często, słuchajcie, wy często spoglądacie na szyję konia i w ziemię i to, no wiecie same, że to później jest problem z reakcją, jak coś się dzieje, tak? Musimy patrzeć przed siebie, tak? W linii prostej, patrzymy na końcówki uszów konia. Jeśli jesteśmy na tej dużej ścianie, jesteśmy przy jednej trzeciej długości, to patrzymy już na przeciwległą i następną, tak? Obserwujmy, co się dzieje, bo korelacja wzrokowo-ruchowa jest bardzo istotna, a w szczególności na hali, jeśli jest dużo osób. Tu jest tam piątka, tak? Czy tam czwórka? A jakby było 15, to mogłoby być duży, mógłby być duży co do poruszania się, tak? No ona mówi, ona się uważa na ogiera, więc musisz brać to po prawdę, okej? Okay? Kondaturą troszkę żywiej, a próbujemy ją troszkę zmobilizować do tej pracy. Ja wiem, że ta skóra jest taka, jaka jest, ona jest bardzo leniwa, ale no, musisz ją pobudzić. Tym bardziej, że ona, jak już wcześniej wspomniałem, nie chodziła regularnie, bo ją tam nie trzeba. Dorota zagina się na kartku. Zaginasz na garstku dłoń, tak? Częsta zmiana kierunków. Ja bym też proponował wykorzystać te trzy drogi, a je zmieni następna odległość. Odległość będzie najpierw zaczynała się od 80 cm. Do ilu jest maksymalnie dziewczyny? Następna? 60 do 80, tak? Ja powiedziałem, że miałem powiedzieć po 30, zaczniemy, więc to jest mniej więcej ta odległość, tak? Nie. To nie? Nie, ja mówię do Lemoniady. Ogier powiedziałam. A, ogier, dobra. Słuchajcie, wykorzystujemy, proponuję na tych drogach gdzieś wykorzystać możliwość, żeby ten koń szedł aktywnie przez te drogi w sępie. Droga, nie siłujemy się w tym konie wyżej nad pębem. Troszkę wyżej, wydłuż jej trochę tę wodę. Spokojnie, nie bój się, ona ci nie poleci jak głupia. Jeszcze wydłużamy, jeszcze śmiało. Nie przechylaj się w prawą stronę, bo nie dość, że Dorota, ja rozumiem, jakbyś się tutaj złamała w biodrze, a ty jakby cały ciężar od razu przerzucasz do środka, co też powoduje, że jak jesteś swoim tylko nie, to co się dzieje, ona się zapada, tak? Tym Renata, skurczyłaś się mocno podczas tego przejazdu z garbiarz, wyprostuj się, daj tą stopę w dół. O właśnie, wydłuż się troszkę w tym środku, bo twoje kolano poszło do góry, zamiast swobodnie być do dołu opadnięte, tak? Słuchajcie, jakiekolwiek drogi, czyli skaczemy przeszkodę, starajmy się przejechać przez środek i proszę zachować tą linię
krawędzi, ok? To było pierwszy raz, więc spokojnie możesz to poprawić. I po przejeździe też do rotacji, jako, tak? Czy nie? Tak, tak. Słuchasz, Asiu? Mówiłem? Tak. Co mówiłem? Żeby starać się trzymać tą linię prosto. I to jeszcze? No! Dobra, słuchajcie, patrzymy na siebie, zasady znacie chyba, jak to działają, czy mam przypominać za każdym razem. Mam nadzieję, że ja nie mówię do dzieci, tylko mówię do osób dorosłych, tak? Które też jest dorosłe, tak? Okej. Okay. Przejeżdżamy kilka razy aktywnie, przepraszam, aktywnie konik się porusza do przodu. Próbujemy wyeksponować ten jego ruch, żeby zwiększyć ten zakres ruchowy tego konia wykroku i kroku. Co może być później dla nas fajną zaletą, bo jak będziemy kursować, to co najpierw w tym kusie zrobimy? Co zrobimy, Asia, najpierw w tym kusie, żeby lepiej rozprężyć tego konia? Jest wydłużenie, tak, mięśnia i jest skrócenie, później znowu wydłużenie i skrócenie. Dzięki temu ten koń ma wtedy bardziej obszerny wykrok, tak? Czyli jaka jest różnica między wykrokiem a krokiem, to chyba już mówiłem, tak? Krok to jest cały. Super, brawo. Często przejeżdżajcie. Częste zakręty, Dorota. Jedziesz, skręcasz na prawo, na lewo, zmieniasz kierunek, to ty czemu odchylasz tą rękę? Bliżej dłonie siebie, Renata. Bliżej dłonie siebie, czyli tutaj odległość między jedną dłonią a drugą. Byłoby fajnie, gdyby było, Dorota, nie patrząc się w ziemię podczas przyjazdu na przedrążki, minimum te, przepraszam, maksimum te 10 cm. Dorota, patrz na mnie. To koń ma podnieść nogę, a nie ty. Rozumiesz? Tak. Czy nie za bardzo? Rozumiem. No to on przekracza te drogi, a nie ty. Jeśli tak bardzo chcesz zobaczyć w dół, nie ma problemu, w połowie zajęć każe ci zejść z konia, jeśli przebiegniesz parę razy przez te drogi. A przydałoby się. No właśnie widzę. Bo jest zimno. Okej, okay, nie prowokuj. Słuchajcie, częste przejazdy. To ja też troszkę żywię i przejść kilka razy. Jeszcze 2-3 minuty i przechodzimy do ustaw. Częste ustawienie konia, ustawienie. To czy konia, czy koń jest ustawiony? Renata? Ustawiony czy podstawiony? Nie, ustawiony. Podstawiony to wiemy. Ustawienie, wygięcie, czym się różni, jak to wygląda? No ustawiony, no reaguje na... Inaczej, no prawidłowo... Jest oparty na wszystkich pomocach. Wchodzimy w zakręt, ustawiamy na jego, czyli widzimy jego... Że jego połę... No, tak, ale jeszcze widzimy oczko i tak utrzymujemy. A wygięcie to wiemy, że koń się na całej jego osi długości, tak? Już ustawił na tym punkcie, czy zakresie. Uczysz się. Renata, kłócisz mi się i zadzierasz piętą. Nie kłócisz mi się po bardzo masz ustawę, też robisz ostatnio. Nie przekonaj prawej wody do lewej, nie obniżaj lewej wody. Jeżeli obniżamy którąś wodę w zakręcie, to na pewno nie zewnętrzną, ale wewnętrzną. I to może być tylko pół, przepraszam, pół wysokości, czy tam szerokości naszej dłoni, a nie zewnętrzną. Zewnętrzną wodę możemy sobie obniżyć wtedy, kiedy mamy młodego konia, ma problem z równowagą, tak? I możemy wtedy delikatnie obniżyć zewnętrzną wodę, żeby mu ułatwić złapanie czego równowagi, tak? A wy tu macie już takie, można powiedzieć, pierniki, jeśli chodzi o konie. Znowu zaginasz, przysuwasz się do pępka, rączka do przodu i nad pępem. Dobrze, Renata? Chciałbym, żeby każdy przejechał 4 razy te drogi i za chwilę przechodzimy do kusa, tak? Czyli do chodu jakiego? Żywszego. Dwutaktowego, Dorota! Żywszy to wiadomo, że jest. Żywszego. Dziękuję ci, brawo ty! Oświeciłaś mnie. Patrzymy, słuchajcie, nauczy się patrzeć, za chwilę potrenujemy na pojedyncze drogi przejazdy. Będziecie patrzyli na moją dłoń w dalszej odległości, a konie będą przekraczały te drogi w jednym rytmie i czym? Wiesz
jeszcze? Dziewczyny, przekracza koń drogi w jednym rytmie i... No tempie! Dorota, tak? Nie odstawiaj tych palców na zewnątrz, żeby docisnąć pięty. Nie dociskaj pięty, tylko używaj łydki. Jeśli nie dasz rady, to ostatnio miałaś palca, tak? A dzisiaj go nie masz. No właśnie. Nie, będziesz się męczyła bez palca. Nie obniżaj tak mocno, spokojnie. Wszelkie czynności, które wykonujecie, robimy ze spokojem, kontrolujemy to. Nic nie robimy gwałtownie. Przemyślamy pewne zadania, które chcemy wykonać, przygotowujemy się w tym przypadku, wyjeżdżamy zakręt, ustawiamy się w linii prostej. Asia, co to za przejazd? Pijamy. No pijamy, a jakie utrudnienie jest dla konia przejazd? Słuchajcie, a co się dzieje, co się dzieje, jeżeli drąg, załóżmy, ustawiłem tu 60 cm, a konie idzie pod skosem, tak? Co się dzieje? Zmienia się dystans wtedy, tak? Dlatego konia jest to problem. Koń, jeżeli jest wysoko wyszkolony, to słowo posiada duże umiejętności, tak? Wyszkolenia, jeżdżeniowe czy tam skokowe, to sobie tam poradzi, bo tam dla niego nie będzie problem. Ale w tym przypadku raczej to nie jest. Znowu odchylasz rękę. Gdzie? Dorota! Tu! Przysunąć do siebie. Używamy trochę wyobraźni i swoim ciałem działamy. Znowu się zgadziłaś. Renata, wyprostuj się, wycofaj kolejną stopę, obniż tą łydkę. Spóźnione te wyjście z zakrętu. Koń ciągle do was zgięto, ma głowę w lewo. Wiesz dlaczego ma zgięto głowę w lewo? Bo źle wyjechałaś ten zakręt. Za duży był ten łuk, odbiłaś się trochę spóźniona z mocnej bandy. Słuchajcie, myśmy 100% sukcesu, jeżeli my na samym początku tego konia dobrze ustawimy i dobrze wyjedziemy. Renata, nie obniżaj się lewym ramieniem, czyli nie złam, nie łam się w tym biodrze. I nie bójaj się! Bo tak lata, zobacz, tak. Widziałaś mi to, ty. Podążenie za ruchem konia to na pewno nie jest na boku, tak? Tylko za ruchem konia podążasz tutaj do przodu i do tyłu, ty już nie wyszaj, okej? Dobra. Słuchajcie. Tak, to idzie w bok. Ciągle będziemy robić kiedy indziej, spoko. Słuchajcie, przechodzimy do usta, tylko zanim przejdziecie do usta, proszę się ogarnąć. Słuchajcie, ustawiamy jakąś kolejność. Kto pierwszy? Ja. No gdzie ty, jak twój koń kopie? Będziesz ostatnia. Poczekaj, Renata, poczekaj. Spokojnie, słuchajcie. Renata pierwsza. Asia, druga, proszę, zatrzymaj się na tasz, bo oni dojechali do ciebie. Wiktoria, trzecia, proszę. Cofnij łydeczkę, Wiktoria. Słuchajcie, po tej gości minimum dwa konie, żeby się tam nie zmieniało. I nie chciałbym, tak. Renata, jesteś prowadząca, obserwujesz, patrzysz. Może inaczej. Lekko spoglądasz na tył i obserwujesz. Utrzymujemy odległości. Wykorzystujemy bandę do jazdy. Na wprost, ja bym chciał, żeby też konie rzeczywiście przy tej bandzie nie były ustawione, że zadem na zewnątrz, z głową do środka, a z ogonem do góry, w tym słowiu, tylko chciałbym, żeby to ustawienie było rzeczywiście w linii prostej. Patrzcie na te konie, czy jedziecie równolegle do bandy, czy nie, czy one są sobie, korygujcie to, a słuchajcie, nie tylko wodą. Spychanie, naprzeciwko działamy, jeżeli na przykład, wiadomo, że jak jedzie się wpuści, to dwie łydki aktywnie dają impuls i koń idzie do przodu, ale czasami się zdarza tak, że trzeba zadziałać na przykład więcej lewą łydką, docisnąć, a czasami prawą, tak? Zgadza się, Renata? Tak? No. Ja mogę zwolnić, nie, ja będę wszystko mówił, dobra? Co będziemy robić, okej? Okay? Na razie jedziemy razem, a później się rozproszycie indywidualnie, za chwilę zrobimy jedno ćwiczenie i kończymy, tak? Bo to będziemy powtarzali te ćwiczenia wielokrotnie. Stan, wchodź Asiu do tego. Proszę, wstępujemy. Renata, na początku.
czasami. Dorota latasz jak żyd po pustym sklepie. Żartobliwie mówiąc. Łokieć Dorota, lewy łokieć. No. Proszę zobaczyć. Jeżeli ty łokcie mamy do tułowia, to proszę patrzeć na mnie. Wchodząc za mnie, spokojnie możemy się skręcić delikatnie 10 stopni, maksymalnie może 15. Wycofać bar, docisnąć łydkę, obniżyć biodro, wewnętrzne udo jeszcze dociska, nie ma żadnego problemu. Wyjechanie zakrętu, tak, prawidłowego, pomijając dynamikę tego ruchu, tak, tego impulsu. Trzeba brać pod uwagę, że trzeba trochę więcej tego sygnału łydką dać, szczególnie łydką wewnętrzną w zakręcie, żeby ten koń nie stracił tego rytmu i tempa, tak? Czy nie? Wiktoria trochę odeszła od tej bandy. Jedzie, tu jest fajnie, jeszcze popracuj Renata nad tym, żeby ta głowa była w spoczynku. Dłuższe daje jej moce, nie bujaj się na prawo, na lewo, wyprostuj się. Dorota, też. Renata, tu mnie zaniepokoiło. Patrzysz się tu na wewnętrzną łopatkę i nogę. Nie patrzymy. Nie, to nie oszulamy tak spadnie. Ale musisz, bo to jest niedobre dla ciebie i dla konia. Pamiętaj, że zmiana położenia twojego ciała wyprowadza tego konia z równowagi. Owszem, ten koń jest duży i on jest ciężko wyprowadzić z równowagi, ale jakby był mniejszy, to byłoby, Dorota, jedziemy, niezależnie od tego, co się dzieje, jedziemy. Wszystko robimy w ruchu. Lewy łokieć, Dorota, krok przed siebie. Teraz wszyscy się patrzą
nasze przejazdy to jest tak, jak Adam Małusz był w Formule 1. No nie, nie jest. Adam Małusz nie jeździ w Formule 1. A czemu on tam jest? Bo czymś tam jest. Jest, może zamknąć pomocnikiem trenera w stokach narciarskich. Na razie nic nie jeździ, a jeżeli jeździ, to wraja. Chryste! Dobra! Zbiorę! Teraz ja mówię. Słuchajcie! Nie wiem, co się dzieje, ale skupcie się. Wasz przejazd przez drąg nie musi być naprawdę zrównoważony. Nie może takie coś być, że tak. Jedna mówi tak. Boże, mam ciężkie piersi i poszła tak w środku, że po prostu beton się posypał. Słuchajcie, nie. Fajnie tu przyjechałaś raz, drugi raz, a tak. Przyjeżdżacie drąg i nagle się rozsypujecie. Nie skracaj, przy ścianie jeździmy. Nie może być tak, żeby nagle poprzeje, a ty teraz siedzisz tak. Wyprostuj się, cofnij. Cofnij łydkę do tyłu, piętę w dół, obniż. Słuchajcie, utrzymujcie to równowagę do samego końca. Dojeżdżacie, przejeżdżacie przez drągi, kończycie przejazd, dalej jesteście w tej równowadze. A u was się to wszystko rozsypuje, tak? Ja wiem, że to jest trudne w usiadzie. No dobrze. Usiadzie wam nie wyszło, ale jak organizowałyście na tych koniach, to tylko jedyny koń, który przejechał w miarę poprawnie, zaznaczam, to było Etylina, tylko i wyłącznie dlatego, że jest dużym koniem i w miarę jest wytrenowana. No i tu się udało tutaj Wiktorii. To w anglezowaniu macie problemy. Koń anglezuje, jest jedyny, który jest do tempo i wy się dopasowujecie do tego. I tyle na temat. A u was tak, ręce latają, wszystko lata i co teraz tym co jest? Dobra, zatrzymujemy się i podciągamy po bręki. Bo na to też jest czas. Jeszcze chwilę popracujemy, zmienimy jakieś tam kolejne przejazdy. Proszę, będzie chwilę. O, dobra. Tak? Dobra, dobra. To ma problem. Ktoś jeszcze potrzebuje pomocy? Chyba ja, nie. Ale tak myślałem. Ja mogę sama. Najstarsza, ale potrzebuje zawsze pomocy, bo to jest. Znaczy, zaraz na górę. Jasne. Ale było jakieś wsparcie z tym burakiem ciągle. Jakieś niedowartościowanie? Nie. A tak. A może chcę, żeby trener poszedł, nie. Pomacał mi kurde konia, a nie. Ja coś czuję, że chodzi o męża. Tak, tak. Wiktoria, też potrzebujesz pomocy? Też? Jego nie trzeba matać, jak go tam matać, sprawdza. Boże, Boże. No zaraz, tak, tak mówiłaś, że masz problem z mężem. No, a rozwiązała ten problem. No, ten problem. Ona tak nie postanowiła. Słuchajcie, może nie dalej nie gadajmy, jak nie chcę, bo to szybko idzie na live, i Bóg także spokój. Na live, więc... Musimy się powstrzymać. Okej, okay, słuchajcie. Wstępujemy. A mój siedzi ogląda. Ostrach. Chyba mu się wiadomo. I lubo super domu, dobra. Słuchajcie, dobra. Fajnie, że mamy humory, super. Słuchajcie, co mówię. Jeszcze chwila wstępa. Ja wiem, że ten. Przechodzimy, przejedziemy jeszcze raz to samo. Ja dodam kilka elementów, ok? Kilka drogów zrobimy, zróżnicujemy dystans, pojeździmy kilka razy i kończymy, ok? Dobra? A następne zajęcia postaramy się zrobić gimnastykę skokową, tak? Skok wyskok jakiś, ale takie malutkie, tak? Kolejne zrobimy już tam gimnastykę na zasadzie drogi, jakieś kawalety spróbujemy zrobić. A później zeskoczymy jakiś malutki parkurek, tak? No malutki, to nie jest 1,30 m, tylko malutki na zasadzie takich, wiesz, dla upośledzonych, takie, wiesz, 20, nie? 30. To tylko nie nawet nie wyskoczą. Skoczą, skoczą, bo ja już nimi skakartę, czy spokojnie. A no tak, zadumałam, że no za 5 nie skakartę. No, no, dobra, 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 słuchajcie. Wstępujemy jeszcze za chwilę, ustawiamy się w tej samej kolejności, tylko teraz patrz. Rada, inny, z drugą stronę jedziemy, tak? Jechaliśmy teraz tą, idziemy w
minimum dwa konie, czyli... Już? Czyli te 6-7 metrów. Dobra. Przechodzimy do płynnie. Płynne przejście do pusta, ale lata. Dopiero na tej drugiej ścianie wszyscy będą, ok? Ok? Wszyscy patrzą co, gdzie, jak to jedzie. Ustawiamy te konie, przygotowujemy się, tak? I tym dosiadem się też przygotowujemy, żeby jakoś to wyglądało. Nie, że jedziemy gdzieś tacy, wiecie. Proszę, Wiktoria, dojedź, Basia też dojedź, proszę. Przechodzimy płynnie do pusta. Bez jakiegoś tam podskoku w tych koni, bez jakichś cudów. No tak, powtórzę. Zmienisz ten kierunek jeszcze, tak? Nie, no jak, z tamtej strony. Ale później, nie? Nie patrz na jej głowę. Nie denerwuj się tym, że Leoniada bije tą głowę. Odpuść jej wodę. Odpuść jej wodę. Dorota, ty jeździsz tutaj. Jakbyś nie była mężczyzną, to bym ci powiedział, że masz ręce na jaja. A ty masz na pętku te ręce. Wyżej rączka i spokojnie, tak? Od razu wyżej przyjeżdżamy. Drąg drugi, to myślimy o tym, że już po przekroczeniu tego drągu aglezujemy na odpowiednią nogę. Odpuść rękę i hamuj. Ona chce iść do przodu, a ty ją utrzymujesz w ogóle niepotrzebnie. Daj jej tą swobodę, nie muszę tu przychodzić przez drogi, będąc ściągnięty do tyłu, Dorota, tak? No. Jeżeli ktoś puka w ten drogi, to znaczy, że coś jest nie tak. Nasze odejście. Idziemy, jedziemy. Ręka do przodu, te lata do przodu, pozwól. O, jakoś to teraz wygląda, ale no się popatrzałaś w dół. Ja was chyba nigdy nie nauczę tego. Ja, a pamiętacie, że następny raz u każdego kupi materiał, nawiążę od dzieci w takiej rzeczy, jak powiem. Ale to opowiemy na pięć. Nie, jak będą zawiązane, to nic nie będziesz widziała. No, ale koń ma tylko jedno widoczne. No to koń będzie chodził, nie ty. No bo jak wy się patrzycie ciągle w siebie, to wy nic nie widzicie przecież. Patrzcie się przed siebie. Lamusy, przed siebie. Grupa specjalnych trosk. Działamy. Jeden ryb, jedno tempo. Teraz im pasowało. Bo trochę wygięłaś tą głową, tak? Tutaj za szybko była Asia. Wiktorii też się zmieniał, bo w równym tempie sobie idzie i nie przeszkadza mu.
okulary z dużymi dynkami, to by cię obciążało, ale ty nosisz okulary. No one mi spadają, a ja wzrokiem za nim. O, już teraz to tak tłumacz. Równo jedziemy, równo, równo. Ty tam nie dyskutuj do konia, tylko patrz, co się dzieje. Impuls musi być na każdym drogu. Bo te konie widzą jak ciapkowate. Ale ci kurczę. No tak często tracisz na nim uwagę, to? No. I dobra, wszyscy teraz wychodzą do puszczami, jedziemy w puszczami, a do kolejnych drogów.
Okej, okay. W takiej pozycji przechodzimy do kusa i przyjeżdżamy drogi. Proszę. Nie kasa, tylko tak, idziemy. Lecisz, Renata. Jedno okrążenie stoimy i dopiero na drugim przejeżdżasz. Ale tylko krótsze, dwa drogi później wracamy, zmieniamy kierunek i to. Stoją w strzemionach, proszę. Łapiemy tą równowagę, bo nie widzicie, gdzie jest granica tej równowagi. A ja chciałem, żebyś czas pojechała na początku, ale już spoko. No, Masiu. Brak równowagi jeźdźca będzie brak, skutkowało brak równowagi konia i potykanie się. Przyspieszanie konia. Myślimy, kiedy pół paradka, kiedy dodanie. Wolni, bo się koń zaraz pogubi. No tutaj jest zigzagiem znowu tej konia, ale sobie poradzi. Dobrze, Wiktorze, nic się nie stało. Chcę przejść obok i jeść dalej. Wiktoria, jak chcę to dojeżdżamy, to już myślimy, okej? Okay? Przyjmujemy to. Jeśli to zaraz uderzy znowu. Wtedy miałeś bardzo ładny.
jedziemy na jaj.